Cześć, mamy nowy odcinek Skibidi Inwazji. Podobno pojawi się tam kobieta tytan. Zaraz zobaczymy, obejrzymy sobie, reagujemy. Zostawcie lajka, jest to jedna z tych serii, która graficznie najbardziej podobna jest do Booma, tak? Do serii Booma, więc tym bardziej lubię oglądać. Tylko te elementy kosmiczne, które się tu pojawiły, nie bardzo przypadają mi do gustu. No ale to jest taka moja opinia. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i lecimy z tym oglądaniem. Tego. Widzę, że tutaj zwykłe Skibidi Toilet dalej są, nie? Ej, to było dobre, to było dobre. Całkiem nieźle poszło, nie? Fajny dźwięk dodali. What the? Ale tutaj akurat Sojusz jakby wygrywa, zwycięża, ale to nie są astro toalety. No właśnie, tu już nadchodzi ten cała ta ekipa, która jest mega mocna. Ło, kurka, mają ten tanka, tego czołga, ty. Ło, i on jest w stanie ich rozwalić. No to ma ładne działo, ty, nieźle. Ej, nieźle, że on jest w stanie ich rozwalać. Oho. No to niestety i po czołgu. No on jest odporny w ogóle na to, ty. Ło, będzie walka. Co jest, kurde? I oni się jeszcze potrafią teleportować. Ty, to jest masakra. Ten wygląda jak samuraj w ogóle. Ma nawet ten hełm samurajski, nie? I katanę ma. Widać, że ta orientalna stylistyka, nie? O, idzie kolejna... Ty, ulepszony głośnik. O kurde, helikopter. Jakie działo mają. O kurde, ty, co to jest? No to widzimy nowego tytana. A tytan głośnik helikopter jest nowy, ulepszony. Ale długo go nie widzieliśmy, nie? Został zniszczony. I to jest chyba ta kobieta tytan, nie? Lol. Czym ona rzuca? Jasny gwin. Na razie Sojusz dostaje wciery. Naprawdę, ma strasznie słabą sytuację. Ty, to wygląda jak diabelski młyn. Nie? A to jest kto? To są jakieś nowe jednostki, ty. Teraz mają jakieś dzidy i miecze. Którzy i tak są za słabe. A to są od dronów, nie? Jasny gwint, ty. No to jest Skibidi Toilet, coraz lepsze mają jednostki. No i jak tu walczyć, nie? Ty, nawiązanie chyba do... Nawiązanie oczywiście do oryginału, tam gdzie się pojawiła kobieta Skibidi. To jest to samo. Jesus Christ, ty. No, fajny odcineczek. Powiem wam, co oni tu napisali. Rach. Jesus Christ. Dobry odcinek. Naprawdę całkiem podobał mi się.
Tylko wiecie co, no to akurat to, że on jest blisko graficznie bardzo podobny do oryginału, to jest mega fajne. Ale jedno, co mi się nie podoba, to jest to, że jakby tu już są takie, widzicie, jakieś potwory, to już w ogóle nie przypomina Skibidi Toilet, tylko są jakieś takie, kurde, jakieś, nie wiem co to jest nawet. To nie wygląda jak toaleta nawet. Więc to jest ten minus tej inwazji. No i ona tak średnio mi się już podoba, jeżeli chodzi o te starsze, te odcinki najnowsze. No bo kurde, no co to jest, powiedzcie mi. Wiem, że tam są fani, ale no po prostu mi się to nie podoba. O ile graficznie jest mega super, bardzo mi się podoba to, to ta historia już schodzi takie, no widzicie, tu są mechy, to jakbym Transformersy oglądał trochę. No ale to też w sumie do wyboru, do koloru. Każdy może sobie wybrać jakąś serię chce, więc to jest mega fajne. No zobaczymy, jaka tak naprawdę będzie kontra na te tytany tutaj, czy na te nowe jednostki. To jest kobieta na 100% i to jest widać, że to się speederun się wzorował na tym, co się ostatnio stało w Skibidi Toilet, no bo jakby nie było, też była ta scena z kobietą, też kamerę tutaj podniosła i tak dalej, więc tylko że ona tutaj, nie widać jej oczu, tak, nosa i tylko usta widzimy, więc to jest i włosy, więc na pewno. Znaczy 90%, że to jest kobieta, nie? Tytan. Więc to jest coś nowego. U Buma raczej nie dostaniemy kobiety tytana, no ale być może. No i oczywiście wasze komentarzyki, jak zwykle porozmawiamy sobie, poopowiadamy. Brod, weźmy kamerkę, żeby mnie lepiej było widać. Brod, w odcinku 66, jak wychodzi z kontenera, to jakiś TV man powiedział enemies. W odcinku 66, jak wychodzili z kontenera. To możliwe, że tak było, Krystianie, teraz nie pamiętam. Brod, mam teorię, że G-Man uratował tytana kamery. No, myślę, że to jest najbardziej taka oczywista teoria i być może tak się, to się wydarzy, nie? Wszystko na to wskazuje, wszystkie znaki na niebie. Zobaczymy, co Boom wymyśli. Nie wiem, o co chodzi, to nie jest tak, że fanom Skibidi będą pokonywać jedną bazę po drugiej. Przecież w tym odcinku widzimy, jak odpierają atak. Nowy tytan głośnik, to znaczy odpierają, tam ich nie zaatakowano jakby całą siłą, nie? Tam jeszcze tytany się nie pokazały, więc moim zdaniem to atak się dopiero rozpocznie. Znaczy będzie jeszcze większy. Albo agent nie chciał, aby scientist zginął, chciał go ostrzec, ale Plunger i Dark byli szybcy, nie. A oczywiście, że nie, bo przecież była tam scena, gdzie sekretny agent mówił do Skibidi Toilet, że jak najwidoczniej nie wolno mi ufać. Moje miniony cię dopadną. Coś takiego mówił do scientista. Więc to o to chodzi. Tutaj Brod, weź obejrzyj odcinek 63, bo tam są dużo sekretów związane z Astro. No będziemy robić po kolei teraz, dzisiaj pewnie wezmę na tapetę, bo który myśmy odcinek tam porobili, już nie pamiętam. Słuchajcie, chyba to, 42, więc musimy 43, idę po kolei. 42 już wyszło na to, że był sekretny agent albo ktoś inny taki, nie pamiętacie. 43 będzie na tapecie niedługo.